Cześć! Tu Magda i vlog Żyj pełnią życia. Witajcie w kolejnym tygodniu Zwycięstwa w Chrystusie. Dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić tematowi, czy bezrzędność czasowo można uznać jako dar i jako pewien rodzaj powołania. Zaznaczam czasowo. W mojej książce Chwilowo Panna, w tej oto książce, zaczynam od tego, jak dziewczyny reagują na przedłużający się okres panieństwa. I to są różne reakcje. Niektóre czynią szukanie męża misją numer jeden i podporządkowują wszystko temu, wszystkie priorytety. Inne rezygnują i popadają w depresję. Inne rezygnują i udają, że wszystko jest okej. Nawet sobie wymawiają, że wszystko jest okej. Ale tak naprawdę żałują tego, że nic im się nie udaje w tym temacie. Jeszcze inne na przykład rezygnują ze swoich ważnych wartości, które wyznają i rezygnują tak naprawdę z części siebie, bo to jest część siebie, te wartości, które mamy, i obniżają je po to, żeby tylko mieć męża. Ja zachęcam do tego, żeby do tego czasu singielstwa podejść jako do czasu, w którym możemy się cieszyć i możemy żyć pełnią życia i jak najwięcej z tego czasu wyciągnąć. Jeśli chcecie przeczytać więcej o tych postawach, które ja opisuję, zapraszam bardzo serdecznie do mojej książki Chwilowo Panna. Tam jest całe kilka rozdziałów na ten temat i tam też opisuję, co może być przyczyną tego, że się czujemy tak, jak czujemy i działamy tak, jak działamy. Na przykład, że mamy niskie poczucie własnej wartości, albo mamy nie tak poukładane priorytety, albo że dopuściliśmy do siebie duży pokład lęku. Ale to są już inne rzeczy, nie to jest głównym tematem tego odcinka. Kiedy przedłuża się ten czas bycia samemu i lata lecą, to zaczynamy się zastanawiać, o co chodzi, co się dzieje, czy coś jest z nami nie tak. A bardzo, bardzo fajnie do tego podchodzi moja przyjaciółka Ania Zabłocka. Ania tutaj była kiedyś gościem mojego vloga. Mam nadzieję, że jeszcze powróci tutaj. Tak w ogóle Ania ruszyła właśnie niedawno ze swoim własnym kanałem Jest Miłość. Bardzo Was zapraszam. Też go podlinkuję tutaj na dole. I kiedy pisałam tą książkę, właśnie zaprzyjaźniłam się bardziej z Anią i Ania zwróciła uwagę, pisała kiedyś taką pracę zaliczeniową na pewien kurs psychologiczny, na którym była, na temat bycia singlem, właściwie singielką w kościele. Dokładnie, jak pomóc kobiecie zmagającej się ze stanem singielstwa, prowadzącym ją do poczucia samotności, niskiego poczucia własnej wartości lub gardzenia dziedzictwem pokoleniowym. I bardzo, bardzo, bardzo zainspirowała mnie jej praca, ale przede wszystkim jej podejście, że w czasie panieństwa, kawalerstwa mam dar czasowej bezrzędności. I to jest zupełnie inne podejście, kiedy do bycia samemu, bycia jeszcze bez rodziny, podchodzi się jako dar. Ponieważ bardzo wiele dziewczyn, z którymi się spotykam, ma takie wrażenie, że nie może zacząć żyć naprawdę, dopóki nie znajdzie męża. Że to jest taki czas, jakby takie przedżycie, byleby się doczołgać do tego ołtarza i wtedy zacznie się życie. No nie do końca, ponieważ prawda jest taka, że małżeństwo potem też jest wyzwaniem, że to też, oczywiście to jest wielka radość i Pan Bóg nas do tego powołuje, ale to jest wielka też praca. Mąż, jakkolwiek byłby najlepszy, nie jest w stanie zaspokoić naszych wszystkich potrzeb. Chciałabym Wam przeczytać kawałek tego, czym się dzieli Ania. Ania powołuje się na werset z 1 listu do Koryntian 7:7, gdzie święty Paweł mówi, że pragnąłbym, aby wszyscy byli jak ja, lecz każdy otrzymuje własny dar od Boga, jeden taki, a drugi taki. Wszystko, co otrzymujemy od Boga i każdy czas, każdy sezon w naszym życiu, to jest dar. To nie jest coś, co jest na przetrzymanie, to nie jest coś, żeby tylko przetrwać, to jest dar. Ania pisze, rozważając też kolejne wersety, już nie będę ich teraz czytać, zostawiam Wam samemu do przeczytania, to jest 1 Koryntian 7, od 7 i dalej.
I Ania komentuje to tak. Apostoł Paweł mówi tutaj o różnych darach od Boga. Słowo dar z greckiego oznacza charyzma, co się dokładnie wykłada dar Bożej łaski, przychylności. Paweł wspomina dar małżeństwa i dar życia w pojedynkę. Nie stawia jednak daru na piedestale i nie nakazuje do niego dążyć, a drugiego nie deprecjonuje. W pewnym sensie zachęca nawet do singielstwa. Widać tutaj, jak bardzo różni się podejście Biblii wobec wszechobecnej presji społecznej i nacisku na bycie w związku i zakładanie rodziny. Czym więc jest wspomniany dar łaski odnoszący się do życia w pojedynkę? Single często odwołują się do daru, jaki miał apostoł Paweł i ze strachem w oczach zastanawiają się, czy przypadkiem im samym nie został sprezentowany właśnie ten dar. Znam to sama. Każda dziewczyna, przynajmniej ja mówię z perspektywy kobiet, która chce wyjść za mąż, najbardziej boi się tego, albo jakby, nie wiem, zmaga się z taką myślą, a co jeśli Pan Bóg każe mi iść do zakonu, albo zostać samą. Ale Pan Bóg jest dobry. Pan Bóg jest dobry i Pan Bóg wie, jaki dar nam daje. Pojawiają się obawy, czy przypadkiem, kiedy marzę o darze małżeństwa, na przekór został darowany im przez Boga stan bezżeństwa. Przedłużający się stan bezżeństwa może stanowić swego rodzaju smutne potwierdzenie obawy takiej kobiety. Przede wszystkim dar kojarzy się z akceptacją. Słowo dar użyte przez Pawła niesie więc zapewne zbliżone konotacje. Innymi słowy, osoba powołana do życia w pojedynkę, aż do śmierci, czyli na przykład przypadek Pawła, jest z tym faktem pogodzona, jest szczęśliwa i szczerze spełniona w służbie Bogu. Jeśli natomiast danej osobie towarzyszą nieustanna tęsknota i pragnienie małżeństwa i ono nie odstępuje mimo głębokiej relacji z Jezusem, najprawdopodobniej dar do życia w pojedynkę został jej dany tymczasowo. I to jest zupełnie inne spojrzenie. Bardzo mi się podoba to podejście Ani, że tą bezżenność możemy potraktować nie jako przekleństwo, ale jako dar, czasowy dar. I mi to bardzo pomogło złapać taką jeszcze świeżą perspektywę, zupełnie nową perspektywę, że bo ja do tej pory starałam się żyć właśnie pełnią życia, ale jeszcze bardziej właśnie mogę docenić to, że to jest po prostu dar. I w tym czasie, który może być często wyzwaniem, bardzo cenne jest przypominać sobie, co Bóg na ten temat myśli, co Bóg mówi, jakie obietnice daje. I na przykład list do Rzymian 8:28 mówi tak: wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. A wersetem, który mi przyświeca, jeśli chodzi właśnie o ten czas w ogóle przedłużającego się panieństwa, jest przede wszystkim Mateusza 6:33, który mówi: starajcie się naprzód o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Pan Bóg wie, czego potrzebujemy. Pan Bóg wie, jaki czas jest najlepszy i Pan Bóg zaspokoi nasze potrzeby. I zamiast starać się najpierw, żeby znaleźć tego dobrego małżonka, co nie oznacza, że mamy zupełnie nie szukać. To w ogóle to nie oznacza. Tu jest powiedziane w Bożym Słowie: starajcie się najpierw o Królestwo Boże. Czyli angażujmy się w relacje z Bogiem, angażujmy się w służenie Jemu. Nawet jak się nie czujemy do tego, że mamy siłę. Ja niedawno miałam taką sytuację, że miałam naprawdę trudny tydzień, byłam bardzo zmęczona, to był piątek. Wychodziłam z metra i zobaczyłam kobietę, która zbierała pieniądze. Rzadko daję pieniądze, ale czasem podchodzę do takich osób, natomiast zupełnie nie miałam na to siły. Kompletnie nie miałam siły i mówię: Panie Boże, nie mam na to siły. I zaraz w moim sercu i głowie zaczęły się różne myśli tworzyć. Z jednej strony, że Bóg powiedział, że jeśli nakarmimy duszę przygnębioną, w Izajasza 58 tak jest napisane, to szybko rozkwitnie nasze zdrowie i my się lepiej poczujemy. Z drugiej strony myślę sobie: ale ja nie mam dzisiaj siły, totalnie nie mam siły. Potem jeszcze z innej strony przypomina mi się ten werset, że srebra i złota mi brak, ale to, co mam, Ci dam. I tak uczniowie uzdrowili żebraka jednego. Podeszłam do tej kobiety i po prostu ją wysłuchałam. Spędziłyśmy razem może z 10 minut, ona potrzebowała, żeby ją wysłuchać. Pomodliłyśmy się też razem. Nie zostawiłam jej pieniędzy, bo nie czułam tego, ale zostawiłam jej po prostu uwagę. I to jest tak, że nam może brakować różnych rzeczy, czy to sił, czy to męża, ale właśnie to, co powinniśmy zrobić,
to skoncentrować się na tym, co możemy dać innym. Szukać najpierw Królestwa Bożego. Jeszcze jedną motywacją, która była dla mnie, dlaczego podeszłam do tej kobiety, było to, że w tamtym tygodniu czytałam werset, gdzie Jezus mówi, że jeśli podacie komuś szklankę wody, czy kogoś nakarmicie, to tak jakbyście mnie nakarmili. I odchodząc stamtąd czułam, że Jezus mówi: dziękuję, że to zrobiłaś dla mnie. I w jakimkolwiek punkcie jesteś, na cokolwiek czekasz, czy to są właśnie niespełnione oczekiwania, jeśli chodzi o męża, żonę, czy cokolwiek innego, czy nie masz sił, szukaj wpierw Królestwa Bożego. Wszystko inne będzie Ci dodane. A konkretnie, jeszcze raz temat naszego odcinka, bezrzędność może być tymczasowym darem i cieszmy się z tego. To by było na tyle. Ciekawa jestem, jak Wy podchodzicie, Wy single, do tematu bezrzędności póki co. Czy odczuwacie to jako dar, czy nie? Komentujcie, piszcie w komentarzach. I zapraszam do lajkowania, zapraszam do subskrypcji, zapraszam Was także do wspierania mnie na Patronite. Mam już swój profil, profil mojego kanału. Chciałabym się rozwijać, zakupić lepszy sprzęt, więc jeśli tylko chcielibyście wesprzeć nawet 10 zł miesięcznie, to bardzo się liczy. Do zobaczenia za tydzień.